tysiące rolników protestujących w Warszawie, wśród nich delegacje z regionu. Dzisiaj jest sytuacja w rolnictwie bardzo trudna, skomplikowana. To już nie jest tylko kwestia zablokowania granicy, to jest kwestia tego, jak wewnątrz to poukładać, żeby rolnicy nie mieli z tego szkody. 6-miesięczny chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala. Śledczy sprawdzają, czy to efekt znęcania się nad dzieckiem. To śledztwo będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury przez naszych policjantów pod kątem znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek. Organizacje pozarządowe świętują sukcesy i sięgają po dotacje. Żeby dobrze funkcjonować, to szukamy wsparcia z różnych źródeł. Z każdego tego typu projektu jesteśmy w stanie wyprodukować wartość dla społeczności lokalnej. To jest główne wydanie zbliżeń. Agata Chełka Wnuk. Witam Państwa i zapraszam. Wąbrzeska prokuratura bada sprawę 6-miesięcznego chłopca, który z objawami pobicia trafił do grudziąckiego szpitala. Rodzice dziecka zostali zatrzymani przez policję. Stan zdrowia chłopca jest stabilny. Regionalny szpital specjalistyczny w Grudziądzu. To tu trafił 6-miesięczny chłopiec. Lekarzy zaniepokoił jego stan zdrowia i obrażenia, które mogły świadczyć o znęcaniu. Medycy zawiadomili policję. Policjanci przybyli na miejsce po przeanalizowaniu tutaj pierwszych informacji, które uzyskali od lekarza. Dokonali zatrzymania rodziców 18-letniej matki oraz 20-letniego ojca. W tej chwili te osoby na polecenie prokuratora są zatrzymane i przebywają w naszej jednostce. Rodzice dziecka pochodzą z Radzenia Chełmińskiego. Policja nigdy wcześniej nie interweniowała w tej rodzinie. Nie mieli też założonej niebieskiej karty. Kolejne czynności w sprawie zaplanowano na środę. To śledztwo będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury przez naszych policjantów pod kątem znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek i ten czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wąbrzeźnie. Obecnie życie dziecka nie jest zagrożone. Grudziądz, Monika Buzalska. 10 tysięcy rolników uczestniczy w protestach w Warszawie. Do stolicy pojechali także gospodarze z regionu. Spotkał się z nimi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jednak rolnicy nie kryją, że liczyli na konkretne rozwiązania, których ich zdaniem zabrakło. Tak protest w stolicy wyglądał z perspektywy rolników z województwa kujawsko-pomorskiego. Po kilku demonstracjach w regionie teraz ze swoimi postulatami pojechali do Warszawy. Walczymy o nasze gospodarstwo, o to, żeby mogły na tym rynku przetrwać, ponieważ mamy dzisiaj nierówną konkurencję. Nie możemy konkurować, nie jesteśmy w stanie konkurować z koncernami, wielkimi agroholdingami, które znajdują się na Ukrainie, ale to również z tymi gospodarstwami z krajów Ameryki Łacińskiej. Rolnicy postulują o wstrzymanie niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych, szkodliwych ich zdaniem rozwiązań Zielonego Ładu oraz o ochronę hodowli zwierząt w Polsce. Z regionu do stolicy dotarło kilkuset rolników. Na pewno pojechało, bo tutaj mam takie dokumenty, co najmniej 19 autokarów. Natomiast z tego co wiem, to z niektórych powiatów pojechało po 2 autokary i 3 również. Łącznie w Warszawie protestowało około 10 tysięcy rolników z całej Polski, a także z Niemiec oraz Bułgarii. Protest wsparli też m.in. górnicy i pracownicy transportu. Myślę, że ostatnie tygodnie przejdą do historii, ponieważ nigdy prędzej nie mieliśmy tak dużych, oddolnych protestów rolników. Marsz rozpoczął się na placu Defilad. Stamtąd rolnicy ruszyli pod budynek Sejmu, gdzie spotkali się z marszałkiem i przekazali mu swoje postulaty. Jak twierdzą, nadal nie otrzymali konkretnych odpowiedzi. W toku rozmowy uzgodniliśmy chyba w zasadzie jedno i to jest chyba podstawowe osiągnięcie tej godziny, że dobrze by było jak najszybciej zorganizować w jakimś miejscu, takim jak Sejm, które daje taką możliwość, rodzaj okrągłego stołu. Kolejnym przystankiem protestujących był budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam delegacja rolników spotkała się z szefem kancelarii Janem Grabcem, od którego usłyszała, że rząd przedstawi im konkretne rozwiązania 7 marca. Rolnicy zapowiedzieli, że 6 marca ponownie zablokują stolicę. Marcelina Bociek, TVP3 Bydgoszcz. Zajmują się zdrowiem, opieką, pomocą społeczną, a także sportem, nowymi technologiami czy ochroną środowiska. 27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Z tej okazji w Grudziądzu zorganizowane zostało forum poświęcone pozarządówkom. Świętowano także w Bydgoszczy i Toruniu.
O właśnie, porządne przysiadanie na półgwistka. To przykład zajęć, z jakich mogą korzystać podopieczni toruńskiej fundacji Daj Szansę. Terapia skierowana jest do osób z niepełnosprawnością, zarówno intelektualną, jak i ruchową. W każdym przypadku jest ona dobierana indywidualnie. Mogą to być ćwiczenia korekcyjne, jeśli u dziecka jest wada postawy. Mogą to być ćwiczenia wzmacniające, jeśli jest taka potrzeba. Mogą to być ćwiczenia sensoryczne, jeżeli u dziecka występują zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej. W placówce prowadzi się także diagnozowanie oraz terapię dzieci z FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. Właśnie w tej sprawie o pomoc do fundacji zwrócił się Andrzej Pietraszyński. Te dzieci zostały niestety zabrane mamie, która nadużywała alkoholu, nie? W ten sposób, nie? I oni są u mnie już od czerwca. Po takim etapie diagnozy bardzo często proponujemy cykl terapeutyczny. Na ogół, czy obecnie, z reguły jest to tak, że cyklicznie dzieci do nas przychodzą, czy przyjeżdżają. To są dzieci z Torunia i dzieci spoza Torunia. Fundacja jest jedną ze 140 organizacji pozarządowych w Toruniu, które otrzymały wsparcie na dalsze działania. Opieka społeczna, zdrowie, ale także sport, edukacja czy nowe technologie. To tylko przykłady tego, czym NGOsy się zajmują. W tym roku będziemy realizować projekt przy wsparciu środków Centrum Wsparcia Biznesu po to, żeby uświadamiać Torunian właśnie do czego można wykorzystać technologie bezzałogowe w codziennej pasji. Dla pasjonatów motoryzacji propozycję ma Automobil Klub Toruński, który dodatkowe środki przeznaczy na organizację motoimprezy. To impreza, można powiedzieć, światowej marki, na którą 8 lat żeśmy czekali. W sumie na ten rok miasto zaplanowało ponad 43 miliony złotych dla pozarządówek. Cieszy to, iż przestrzeń tych działań jest duża, bo dzisiaj mogliśmy zaprosić na to spotkanie 140 organizacji pozarządowych. O tym, jak wydobyć potencjał kryjący się w pozarządówkach, rozmawiano w Grudziądzu podczas forum. Dla mnie to jest bardzo ważny impuls, który w czasach, kiedy piszemy na przykład budżet partycypacyjny w Grudziądzu, będzie bardzo potrzebny, bo właśnie o takich działaniach włączających będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać. Tych organizacji, które działają w Grudziądzu, jest około 200. To są organizacje, które działają na rzecz mieszkańców Grudziądza. W trakcie wydarzenia nie brakowało także wykładów i dyskusji poświęconych funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. A teraz w zbliżeniach konferencje polityczne, kontrowersyjne wypowiedzi dotyczące środowisk LGBT czy brak współpracy. To zarzuty wobec radnych Prawa i Sprawiedliwości. Skierowały je podczas konferencji prasowej przedstawicielki Rady Miasta Bydgoszczy. Konferencje zdominowały personalne zarzuty wobec kilku radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły m.in. kontrowersyjnych wypowiedzi o społeczności LGBT czy Marszu Kobiet. Uczestnicy konferencji podkreślili także, że radni PiSu nie wspierali pomysłów Platformy Obywatelskiej na rzecz rozwoju miasta. W naszej opinii nie ma możliwości, aby mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy byli obrażani, aby w mieście, które do tej pory było otwarte i tolerancyjne, nie dzieliło mieszkańców na lepszych i gorszych, dochodziło do takich obraźliwych komentarzy przez radnych miasta Bydgoszczy. Tam, gdzie rozmawialiśmy o środkach unijnych dla Bydgoszczy, tam, gdzie mówiliśmy o wsparciu państwa w budżecie miasta, tam, gdzie mówiliśmy o inwestycjach krajowych w Bydgoszczy, aż nawet po sprawy takie jak Uniwersytet Medyczny czy degradacja terenów Zachemu. Wszędzie tam napotykaliśmy na opór ze strony części radnych, nazwanych do dzisiaj klubem radnych PiS. W oficjalnym mailu rzeczniczka Łukasza Schreibera i bydgoskiej prawicy napisała m.in., że zarzuty wobec radnych to atak na tle światopoglądowym, a tematy poruszane podczas konferencji świadczą o braku pomysłu na zarządzanie miastem. Kandydat na prezydenta Bydgoszczy Łukasz Schreiber, wicesekretarz Konfederacji Marcin Sypniewski i przedstawiciele listy bydgoskiej prawicy oceniają funkcjonowanie systemu Park and Ride w Bydgoszczy. Na konferencji przedstawili postulaty związane z parkingami. Na parkingu przy rondzie Maczka o funkcjonowaniu systemu Park and Ride w Bydgoszczy mówili członkowie Komitetu Bydgoskiej Prawicy Łukasza Schreibera. To jest brak absolutnie jakiegoś szacunku także do publicznych środków. Ale wiecie państwo, jest jeszcze coś gorszego, bo w niektórych miejscach, tak jak w Fordonie,
jeszcze wycięto las pod ten doskonały system. 50 milionów złotych wydano na coś, co bydgoszczanom było kompletnie niepotrzebne, przynajmniej w takiej formie. Zbudowano parkingi, na których, jak widzimy, hula wiatr. Do zarzutów odniosło się miasto. Projekt jest tworzony na wiele lat i to są dopiero jego początki. Obserwujemy z miesiąca na miesiąc zwiększoną funkcjonalność tego parkingu. W grudniu na przykład skorzystało z parkingu Park & Ride 4000 osób. To jest w skali porównywalnego okresu rok wcześniej 4 razy więcej. Kandydaci zaproponowali, by osoby, które mają tak zwane sieciówki, parkowały za darmo na parkingach Park & Ride, a w weekendy, by wszyscy mieszkańcy mogli z parkingów korzystać za darmo. Kandydaci pilnie poszukiwani. Trwa nabór uzupełniający na ławników sądowych. Potrzebne są osoby m.in. do pracy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Szczegóły na temat naboru można poznać w Biuletynie Informacji Publicznej Rad Miast i Gmin. W bydgoskim ratuszu trwa weryfikacja zgłoszeń kandydatów na ławników. Przed rokiem pozytywnie zaopiniowano 122 osoby. To o około 40 mniej niż potrzeba w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Trwa nabór uzupełniający. To musi być osoba z wykształceniem średnim, osoba, która skończyła 30 lat, nie przekroczyła 70 roku życia, która mieszka w Bydgoszczy lub pracuje w Bydgoszczy od co najmniej roku, jest z tym miastem związana i która ma nieposzlakowaną opinię. Wybory uzupełniające na ławników Sądu Okręgowego ogłoszono także w gminie Sicienko i Białe Błota. Urząd Miasta Bydgoszczy czeka na chętnych mieszkańców do końca tygodnia. Kandydata może zgłosić stowarzyszenie lub grupa 50 osób. Chętnych do pracy w sądzie brakowało także w Żninie. W wyborach uzupełniających udało się znaleźć brakującego kandydata. W składzie musi być jeden sędzia i dwóch ławników, wobec tego konieczne było poszukiwanie chociaż jeszcze jednej osoby, która by się zgłosiła. No na tą chwilę już ostatni termin minął, ale jedną osobę udało się, no, mówiąc kolokwialnie, namówić do dopełnienia tej funkcji. To była pani, która była wcześniej ławnikiem, zgodziła się, wyraziła taką wolę, żeby ponownie się tych obowiązków podjąć. Obowiązków, które jednak dla wielu mogą być ciekawym doświadczeniem. Zdanie sędziego społecznego w niektórych sprawach może okazać się bardzo ważne. W orzekaniu mają takie same prawa jak sędziowie zawodowi, biorą udział w głosowaniu nad orzeczeniem, mają prawo również zgłosić zdanie odrębne. Ławnicy nie mogą jednak przewodniczyć rozprawie sądowej i nie muszą uzasadniać zdania odrębnego, jeśli takie zgłoszą. W niektórych sprawach z zakresu rodziny, pracy czy prawa karnego sąd nie może orzekać bez udziału ławników. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. To była spontaniczna akcja polskich żołnierzy. Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, 27 lutego 1945 roku, saperzy 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego wkopali pierwszy słup graniczny w Czelinie nad Odrą. Symboliczne ustanowienie polskiej granicy na dobre zapisało się w pamięci Włocławskiego Stowarzyszenia Saperów Polskich. To wydarzenie o symbolicznym znaczeniu. 79 lat temu żołnierze 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego postawili pierwszy słup graniczny w Czelinie nad Odrą. Do sosnowego biało-czerwonego pala przybito tablicę z napisem Polska. Pamięć żołnierzy jak co roku uczczono we Włocławku podczas uroczystości zorganizowanych przez Stowarzyszenie Saperów Polskich. Nasi poprzednicy, dziadkowie, rodzice uczestniczyli w tamtych bojach, że tak powiem, o wyzwolenie kraju. Kwiaty przed pomnikiem sapera złożyli także samorządowcy. Jest to symbol takiego dążenia Polaków do samostanowienia. Wiemy, że to były czasy niespokojne i pamięć o tych czasach, o tych osobach powinna cały czas być. Cieszymy się jako władze miasta, że takie stowarzyszenie jest, że takie stowarzyszenie działa, że pamięta, że organizuje te obchody i my co najmniej 3 razy do roku, bo tyle tych wydarzeń saperzy co najmniej tyle organizują we Włocławku. My zawsze tutaj staramy się być, żeby pamiętać o wszystkich poległych. Polski słup graniczny nie stał jednak długo. Już następnego dnia został zniszczony w czasie ostrzału prowadzonego przez niemiecką artylerię. Na zawsze zapisał się jednak jako symbol walki o niepodległość. Mamobus zaparkował na terenie grudziąckiego zakładu karnego. Przebadać się mogły zarówno osadzone, jak i funkcjonariuszki z zakładów karnych znajdujących się na terenie okręgu bydgoskiego.
Są matkami, siostrami, żonami. Choć zbłądziły ze swojej ścieżki, mają do kogo wrócić i dla kogo żyć. Kilkuminutowe badanie pozwoli ocenić ich stan zdrowia i wykryć nawet najmniejsze, milimetrowe zmiany. Na wolności miałam wykonywane to badanie i często nawet sobie badałam te piersi. Nie? Dobrze, że takie coś powstało zorganizowane, bo wiele kobiet się przebada. To pierwsza tego typu akcja w regionie. Łącznie w Mamobusie na terenie więzienia przebadało się 100 kobiet, 65 osadzonych i ponad 30 funkcjonariuszek. Funkcjonariuszki służą też przykładem naszym podopiecznym, dlatego te, które kwalifikują się do takich badań, zachęcały swoje podopieczne, z którymi na co dzień pracują, aby stawiać na tą profilaktykę, która niejednokrotnie może uratować życie. Taka akcyjność też motywuje nas, kobiety, żeby przyjść na takie badanie, bo często my się po prostu boimy. Boimy się zapisać, boimy się pójść do miejsca, w którym można takie badanie mieć zrobione, żeby długo, długo jeszcze żyć. Grudziąckie więzienie to jedyny zakład karny w Polsce, na terenie którego funkcjonuje szpitalny oddział ginekologiczno-położniczy. W razie potrzeby osadzone objęte zostaną specjalistyczną opieką. Nasz szpital nie ma pełnej referencyjności do leczenia nowotworów. Jednakże jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy korzystali z pomocy szpitala miejskiego i będziemy oczywiście zapewniali pełną możliwość leczenia. Bo wczesne wykrycie może zagwarantować długie życie. Grudziądz, Kinga Wasilewska. Okazja do badań, tym razem dla dzieci, będzie już jutro. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na kolejną środę z profilaktyką w siedzibie przy ulicy Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy. Na małych pacjentów będą czekali fizjoterapeuci. Specjaliści udzielą porad i przeprowadzą badanie profilaktyczne wad postawy u dzieci. Będzie można także wykonać analizę składu ciała oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Dla dzieci czekających na badanie przygotowano ścieżkę zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do udziału w wydarzeniu jutro między godziną 10 a 13. Lekarze wykonają niezbędne badania w bydgoskiej siedzibie NFZ. Blisko 400 kujawsko-pomorskich sportowców, trenerów i działaczy sportowych zostało wyróżnionych nagrodami Zarządu Województwa za sukcesy odniesione w ubiegłym roku. Wśród wyróżnionych są m.in. medaliści Mistrzostw Świata oraz Polski. Wręczenie nagród odbyło się w Toruniu. Dyscyplina wzięła się w sumie od taty. On też trenował, wziął mnie na parę zajęć, spodobało mi się, zauważyłam, że to jest coś, co lubię robić. Trenuję już 12 lat, bardzo długo, całe życie. Dzisiejsze wyróżnienie daje mi na pewno motywację do tego, aby dążyć nadal do tych moich sukcesów, żeby nadal dążyć tą drogą karate. Dla mnie to jest takie podsumowanie tak naprawdę tych 13 lat pracy i motywacja do dalszej pracy, no bo tak naprawdę zaczął się kolejny sezon. Doceniam pomoc województwa, jest ona naprawdę dla nas sportowców, myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich biorących tutaj udział, nieoceniona i ułatwia nam no po prostu funkcjonowanie w sporcie. To dużo daje dla sportowca, ponieważ te pieniądze też idą na przykład na fizjoterapeutów, na suplementację, na życie. Co roku przyznajemy jako samorząd województwa nagrody sportowe marszałka. W tym roku te nagrody odbiera 266 zawodników, 103 trenerów i 26 działaczy. Promocja chociażby poprzez wręczanie nagród, stypendiów, tak jak dzisiaj naszym najlepszym sportowcom za ubiegły rok, zawsze służy popularyzacji sportu. I to nie chodzi tylko o kategorie młodzieżowe, dziecięce, czyli zaszczepianie młodych ludzi nawyku uprawiania sportu, ale również wśród seniorów. A więcej o sporcie już teraz Maciej Pieszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. W hiszpańskim Lloret de Mar zakończyło się przedsezonowe zgrupowanie żużlowców ZOO Leszcz GKM-u Grudziądz. Podczas obozu trener Robert Kościecha wybrał nowego kapitana na sezon 2024. Będzie nim były mistrz świata Australijczyk Jason Doyle. Chłopacy naprawdę się fajnie integrowali, jeździliśmy na rowerach, mieli różne ćwiczenia. Spotkaliśmy się wieczorami na spotkaniach. Zrobiłem 3 spotkania takie głównie związane z młodzieżą i z seniorami, żeby po prostu się lepiej poznali i naprawdę to fajnie wszystko wyszło.
Więcej wiadomości sportowych będę miał dla Państwa w naszym serwisie o 21.45. Sport, Maciej Pieszczyński, dziękujemy bardzo. Sprawdźmy teraz, co w pogodzie. Angelika Bednarska. Dobry wieczór. Do końca miesiąca pogodę w regionie będzie pogarszał nam chłodny front atmosferyczny związany z niżem znad Islandii. Przyniesie on sporo chmur, a także przelotne opady deszczu i mrzawki. Pogodowe zmiany, i to bardzo pozytywne, nadejdą, drodzy Państwo, wraz z początkiem marca. Polska dostanie się wówczas pod wpływ niezwykle ciepłych wyżów, które sprawią, że pierwsza połowa miesiąca będzie iście wiosenna. A na taką pogodę myślę, że już wszyscy czekamy z utęsknieniem. Więcej informacji jak zawsze tuż po głównym wydaniu zbliżeń. Zatem już teraz zapraszam i do zobaczenia. To wszystko teraz. Za chwilę na naszej antenie program Na Zdrowie. Dziś tematem jest depresja. Kolejne zbliżenia o 21.30. Zapraszam Państwa i do zobaczenia.